Witam wszystkich ponownie. Karol mówił o Facebooku, o mediach społecznościowych, które mają też taką swoją złowieszczą stronę, bo się kojarzą z dezinformacją, z hejtem, z manipulacjami wyborczymi. Trochę jest to naturą tego narzędzia, ale chyba trochę bardziej odzwierciedla to naturę ludzką. Jest to tylko narzędzie, możemy z nim robić przy jego użyciu dobre rzeczy i do tego Was zachęcam. Zróbmy z Facebooka narzędzie dobra. I też prowadźmy w naszych bibliotekach online czy stacjonarnie edukację medialną, żeby ludzie byli świadomi tego, o czym mówiła Monika, czyli tego, jak udostępniają swoje dane, jak i tego, jakie są niebezpieczne strony korzystania z mediów społecznościowych, mediów cyfrowych w ogóle. Chcę też powiedzieć, że te webinaria są tylko oczywiście wprowadzeniem do tych tematów, które poruszają. Tutaj czasami przywoływane są inne miejsca, w których można znaleźć więcej informacji. Przypomnę tylko o portalu Labib, o portalu biblioteki.org, tych miejsc jest bardzo dużo. Przypomnę też, że te webinaria nasze dzisiejsze, właściwie tej nocy, które się odbywają, to są webinaria realizowane w ramach projektu Biblioteka Online, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. I wszystkie materiały z tego projektu, scenariusze szkoleń, które właśnie się niedawno zakończyły, webinaria, podcasty, wszystko co tutoriale, co zostanie wyprodukowane, będzie udostępnione, zakładam, że gdzieś mniej więcej od połowy listopada. Przechodzimy do kolejnego webinarium. Karol Baranowski, który opowiadał o mediach społecznościowych z Krakowa. Z Krakowa jest też zespół, czy był zespół z Kaldowie. Ja wiem, że używam tutaj takich bardzo niewspółczesnych przykładów z kultury masowej, bo Rolling Stonesi czy Skaldowie to są raczej wykonawcy, których ja znam bardziej niż młodzi, być może uczestnicy naszych webinariów, no ale to w końcu polska klasyka popkultury. Oni mieli taką piosenkę, w której śpiewali, że ludzie listy piszą. No i właśnie tak przyszło mi do głowy, zadajcie sobie takie pytanie, kiedy ostatni raz napisaliście list? Taki na papierze, wysyłany poczty. Ja mówię o tych różnych urzędowych listach, bo nasza administracja jest ciągle w powijakach, ale taki list do znajomych, do przyjaciół, albo kiedy ostatni raz dostaliście kartkę pocztową z wakacji. Właśnie o pisaniu listów, o takiej formie kontaktu z czytelnikami, użytkownikami, wszystkie formy takiej bardziej rozbudowane niż po prostu posty komunikacji. Będzie o tym mówiła w tej chwili Marta Kostecka, która jest polonistką, bibliotekarką, działaczką społeczną, ale też właśnie kimś, kto się zajmuje edukacją medialną i cyfrową, czyli w sprawach edukacji cyfrowej możecie do Marty pisać, się z nią kontaktować. Czyli będzie też trochę o tym, jak newslettery i inne formy kontaktu z czytelnikami można stosować z sensem także obecnie. Zapraszam Martę. Dziękuję za to miłe przedstawienie. Dobry wieczór Państwu. Ja bardzo przepraszam za swój głos, ale właśnie przechodzę, może nie COVID, ale na pewno dość ostre przeziębienie. Także przepraszam, że skrzypię. Chciałam powiedzieć, że ja temat tylko poruszę i z pewnością postaram się go rozwinąć w artykule, który opublikuję w tym miesiącu na portalu labib.pl, także serdecznie zapraszam. Ponieważ live się pojawia z opóźnieniem, ja nie mogę śledzić na bieżąco Waszych komentarzy, ale jeżeli jakieś pytania by się pojawiły w trakcie mojego wystąpienia, bardzo proszę te pytania zadawać na czacie, a ja po swojej podanej prezentacji po prostu usiądę do Facebooka, przejrzę i na spokojnie na nie odpowiem. Teraz już nie przedłużam, udostępniam Państwu prezentację, którą przygotowałam na tę naszą dzisiejszą okoliczność w ramach naszego programu. Okej. Grzesiu, czy wrzuciłeś list do skrzynki, jak prosiłam? Ta ciocia w słynnym wierszyku Juliana Tuwima. Grześ opowiada bardzo długą historię, oczywiście okazuje się, że listu do skrzynki nie wrzucił, ale ciocia okazuje się być nie lepszą kończuszką niż Grześ, ponieważ okazuje się, że ostatecznie ona żadnego listu Grzesiowi nie dała.
Pytanie brzmi, kiedy właśnie wy ostatnio wysyłaliście list? Nie będę pytała tak jak Jacek o list papierowy, nieurzędowy. Zapytam się po prostu o list. Jestem pewna, że większość z was powie, że tak naprawdę dzisiaj, ponieważ e-mail, to o czym w tej chwili będę mówiła na tej prezentacji, e-mail jest epistolografią XXI wieku. Sztuka pisania listów przerodziła się w sztukę pisania e-maili. Nie wiem, czy wiecie, że pierwszy e-mail został wysłany prawie pół wieku temu. Okazuje się, że jest starszy ode mnie, także niesamowity szmat czasu. I od tego czasu wiele się zmieniło, bo nie jest czymś zarezerwowanym dla wybranych, ale dostępnym absolutnie dla każdego. Wiecie, że skrzynka pocztowa to jest tak naprawdę jedno z najbardziej osobistych miejsc w sieci, takich najbardziej prywatnych. To nie są media społecznościowe, na które każdy może wejść na nasz profil i w zależności od jego ustawień zobaczyć więcej lub mniej. Na naszą skrzynkę e-mailową nie wejdzie absolutnie nikt poza nami, chyba że komuś uprawnienie do takiego wchodzenia na tę skrzynkę damy. Badania GUS-u zeszłoroczne pokazują, że 60% Polaków w wieku tam bodajże od 17 do 74 roku życia, co stanowi 78% internautów w ogóle, korzystają z e-maila. Co więcej, bardzo często wśród tych osób znajdują się osoby, które nie korzystają z mediów społecznościowych. Czyli znajdziecie tam te osoby, o których Karol nie mówił, bo Karol mówił przed chwilą w swojej prezentacji o tych, którzy te media społecznościowe wykorzystują. I wydaje mi się, że chociażby z tego powodu, z powodu tych liczb, które wymieniłam, z powodu tego, że jest to miejsce tak niesamowicie prywatne i osobiste i z tego powodu, że są tam osoby, których nie ma po prostu nigdzie indziej, warto się zainteresować sztuką pisania e-maili właśnie dla pracy biblioteki. Co robi e-mail? E-mail wysyłany oczywiście przez bibliotekę, e-mail, który nazywać będę później newsletterem, ale pamiętajmy, że może to być po prostu e-mail wysłany do grupy odbiorców, po prostu do listy mailingowej, którą sobie stworzymy samodzielnie na koncie biblioteki. Żeby wysyłać takie informacje, nie musimy wcale korzystać z narzędzi. Oczywiście warto i o tym też będę mówiła później, ale wcale nie są niezbędne do tego, żeby zacząć komunikację mailową z naszymi czytelnikami. Po pierwsze, funkcja takiego e-maila jest funkcją informacyjną. Przekazujemy informacje, co się dzieje w naszej bibliotece. Prowadzimy stronę internetową, prowadzimy Facebooka, wysyłamy informacje prasowe do lokalnych mediów bądź do portali regionalnych internetowych, ale możemy również te same informacje przesyłać w wiadomości spersonalizowanej w mailu do naszego czytelnika bezpośrednio. Co więcej, e-mail może pełnić funkcję edukacyjną, czyli wiadomo, że jednym z zadań bibliotek jest edukowanie ludzi. Możemy wykorzystać ten e-mail w tym właśnie celu. W chwili obecnej, kiedy mamy pandemię, kiedy nie ma czasu na, nie ma możliwości przeprowadzania żadnych fizycznych spotkań edukacyjnych, możemy się pokusić o przesyłanie materiałów edukacyjnych właśnie drogą mailową. E-mail ma to do siebie, że może doskonale zaangażować naszego odbiorcę. On nie jest wprawdzie tak dynamiczny jak media społecznościowe. To nie jest tak, że wrzucamy post, od razu mamy lajka, komentarz, udostępnienie. Ale jeżeli sprytnie skonstruujemy taką wiadomość mailową, możemy zachęcić naszych czytelników do zaangażowania się, do zrobienia tego, czego od nich oczekujemy, co byśmy chcieli, żeby zrobili. Czyli możemy zachęcić do wejścia na naszą stronę, do pobycia w naszych mediach społecznościowych, ale również oczywiście do przybycia na spotkanie w bibliotece. Ponadto e-mail jest bardzo fajnym narzędziem do budowania relacji. Wyszły mi relacje zamiast relacje, przepraszam za literówkę. Relacje, o co chodzi? No chociażby o to, że owszem, możemy wysłać e-mail informacyjny raz w tygodniu z informacjami, co po prostu się dzieje w bibliotece, ale kiedy zbliżają się święta, jakieś większe święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, albo może z innej strony dzień bibliotekarza, prawda, albo jakieś święto czytelnicze inne, możemy wysłać e-mail z życzeniami i dotrzeć do naszego odbiorcy właśnie tą drogą i zbudować z nim relację. A pamiętajmy, że tak naprawdę na budowaniu relacji polega duża część pracy w naszej bibliotece. Także te cztery funkcje podstawowe bardzo fajne do wykorzystania.
Dlaczego warto, bo tamte same efekty można osiągnąć również innymi metodami, dlaczego warto korzystać właśnie z maila, czy też właśnie z newslettera? Po pierwsze, mamy pełną kontrolę nad tym, co wysyłamy, do kogo wysyłamy, przecież wcale nie musimy do całej bazy, możemy do wybranej grupy naszych odbiorców. Pełną kontrolę nad czasem dotarcia. W momencie, kiedy klikamy naszą kampanię mailingową do wysyłania, ona w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie sekund znajduje się u naszego odbiorcy, czyli możemy zaplanować to, kiedy się pojawi w skrzynce naszego czytelnika. Można by powiedzieć, że to samo robimy na Facebooku, przecież wrzucamy posta o godzinie 12. Owszem, wrzucamy tego posta o godzinie 12, ale jeżeli nasz czytelnik siądzie o godzinie 12 do Facebooka, to ten post może gdzieś mu spaść i się już nie pojawić. Z kolei e-mail, jeżeli się znajdzie w jego skrzynce, będzie tam sobie na niego cierpliwie czekał do momentu, kiedy go nie otworzy. I ta pełna kontrola nad przesyłaną treścią i tym, w jaki sposób ją przekazujemy, do kogo i kiedy, jest podstawową zaletą. Naprawdę istotne jest też to, że newslettery, maile nie mają żadnych zasięgów limitowanych. Nie jest tak, że jesteśmy zależni od jakichś czynników zewnętrznych, jeżeli chodzi o nasz zasięg. W zależności od tego, ile mamy odbiorców w naszej bazie, do tylu odbiorców trafimy. Koniec, kropka, nic na to nie ma wpływu. To nie jest tak jak na Facebooku, kiedy Facebook wykorzystuje algorytmy i to on decyduje o tym, czy nasz odbiorca to zobaczy, kiedy zobaczy, czy w ogóle zobaczy, czy o tej porze, o której chcemy, czy może w momencie, kiedy już ma dosyć wszystkiego. Tak samo e-mail jest niezależny od tego, od czego zależy nasza strona internetowa, czyli od tak zwanego pozycjonowania. Nie musimy się martwić, żeby używać odpowiednich słów kluczowych, żeby gdzieś tam się pojawiło na pierwszej stronie wyszukiwarki. Nie, ponieważ nikt nie poszukuje w wyszukiwarce, tylko we własnej skrzynce. I w związku z tym jesteśmy całkowicie tak naprawdę niezależni od żadnych czynników zewnętrznych internetowych, no chyba że od braku prądu, prawda, u użytkownika, ale to ma wpływ na wszystkie te media wcześniejsze. Mówi się, że baza 2000 odbiorców newslettera ma o wiele większą wartość niż 10 tysięcy fanów na Facebooku. Wprawdzie to są dane dotyczące kwestii sprzedażowych, marketingowych, no ale wiadomo, musimy się czymś posiłkować i musimy się czymś inspirować. Dlaczego tak się dzieje? Macie swoje fanpage, bibliotek na pewno i wiecie, że jeżeli macie grupę na przykład 1000 fanów, to tak naprawdę wasz post bez żadnego większego zaangażowania z waszej strony, nie wiem, płatna reklama, udostępnianie go w wielu różnych miejscach i tak dalej, bardzo często gromadzi nie więcej niż kilkudziesięciu odbiorców. To są te słynne algorytmy Facebooka, o których już mówiliśmy, to jest kwestia tego, że Facebook mocno stawia na płatną promocję. Tymczasem, jeżeli chodzi o wysyłkę e-maili, są badania, które pokazują, że 25% osób, do których wysyłamy e-maile, my, mam w tej chwili na myśli badania mówiące o organizacjach pozarządowych, ale nie tylko, bo porównałam to z wysyłką newslettera z naszej biblioteki i 25% osób otwiera wysyłane do nich newslettery. To oznacza, że jeżeli mamy około 1000 subskrybentów, to mamy 250 odbiorców naszej wiadomości. Już od razu. Oczywiście, co my z tym zrobimy dalej, to już od nas zależy, na ile szykujemy jego uwagę i postaramy się, żeby te treści przeczytał. Ale dotrzemy do niego, dostanie nas na skrzynkę i nas otworzy. Także to jest kluczowe i tego nam nie dadzą żadne media społecznościowe. Co ważne, ludzie do newsletterów zapisują się samodzielnie. Czyli to nie jest tak, że przypadkiem ktoś dostaje newsletter od nas. Przeglądają później te newslettery. Bardzo często na nie czekają, bo są przyzwyczajeni. To jest zresztą bardzo dobry zwyczaj, żeby regularnie wysyłać newsletter, żeby naszego odbiorcę przyzwyczaili do pewnej regularności. I dlatego bardzo istotne jest to, aby przygotować wiadomość w taki sposób, żeby była jak najbardziej dopasowana do oczekiwań też naszych kochanych subskrybentów. No i pytanie się pojawia, jak pisać. Słuchajcie, piszecie mnóstwo maili, na pewno. Czy to z pracy, czy do znajomych, do rodziny, która gdzieś tam dalej się znajduje. I tak naprawdę zasady pisania, czy to do naszego czytelnika, naszego subskrybenta, czy do innych osób, są takie same.
Chcemy, żeby do kogoś dotrzeć, żeby ktoś nas zrozumiał, żeby go nie zanudzić, ale żeby równocześnie temat wyczerpać i przedstawić rzetelnie. Czyli powinniśmy pisać czytelnie, jasno, zrozumiale, jak to mówią, krótko i na temat. Najlepiej odpowiednio prostym językiem. Nie muszę chyba dodawać, że musimy pisać poprawnie. Są specjalne narzędzia do sprawdzania tego, czy nasz tekst jest poprawny pod względem gramatycznym, ortograficznym, już nawet nie wspomnę, ale czy gramatycznym, czy nie ma w nim na przykład zbędnych spacji, czy nie ma błędów interpunkcyjnych. To wszystko trzeba ładnie sprawdzić, przejrzeć, zanim wyślemy taki newsletter. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jak już ta treść jest napisana porządnie, poprawnie, zwięźle i na temat, trzeba zadbać o to, żeby podana była w formie estetycznej, czyli żeby było zachowane, nie wiem, światło między linijkami, prawda? Żeby nie było za dużo jakichś grafik narzuconych, żeby było łatwo zobaczyć najważniejsze informacje, trzeba wytłuścić, wskazać. Oczywiście urozmaicić jakąś grafiką, żeby było łatwiej przyswajalne. Jeżeli zdecydujecie się na korzystanie z narzędzi do wysyłki newslettera, to bardzo fajnie korzystać z gotowych szablonów. O tych szablonach też jeszcze powiem zaraz parę słów, ale takie szablony po prostu spełniają te wymogi, o których już mówiłam, więc fajnie sobie z nich korzystać. O czym warto pamiętać, budując w ogóle newsletter? Ważny jest dobry tytuł, bo newsletterów czasami ludzie otrzymują naprawdę wiele, więc tytuł musi być dobry z jednej strony, a z drugiej strony już zapowiadający, co się znajdzie w środku. Czyli na przykład, nie wiem, nie tylko jakaś krótka, sucha informacja, prawda, dzień dobry, to nie jest dobry tytuł, ale na przykład wiadomości z biblioteki. Już jest troszeczkę lepiej, prawda, albo październik w bibliotece. My akurat w taki sposób nazywamy nasze newslettery. Pomysłów jest mnóstwo. Najlepiej się inspirować newsletterami, którzy sami subskrybujecie, ponieważ to, co was przyciągnie, przyciągnie prawdopodobnie waszych czytelników. Druga rzecz bardzo ważna, czytelny układ treści w naszym newsletterze. To jest to, co mówiłam wcześniej, z wykorzystaniem szablonu, ale właśnie też zadbanie o to, żeby tak jak patrzymy całościowo na to, co nam się wyświetla, czy na ekranie laptopa, czy na ekranie smartfona, ludzie różnie czytają, żeby było ładne, czytelne, czyli też warto korzystać z narzędzi, które są responsywne, które się po prostu dopasowują do narzędzia, na którym przeglądamy ten newsletter. Kolejna rzecz jest bardzo istotna. Staramy się nie dawać za wielu informacji w jednym mailu. Jeżeli wysyłacie te maile, powiedzmy co tydzień, to 2-3 to jest naprawdę maksymalnie. Jeżeli wysyłacie co miesiąc, no to już można się pokusić o trochę dłuższą listę. Ale nie za dużo, ponieważ wiadomo, że im więcej człowiek musi scrollować, czy też przesuwać palcem po ekranie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że do tego, co jest na końcu, dotrze. I bardzo fajnie zachęcać, wzywać do działania, czyli poprosić, zażądać, kliknij po więcej, czytaj dalej, sprawdź, oglądaj. To są takie zabiegi typowo językowe, które jednak działają, jak się okazuje, one działają i w mediach społecznościowych, i w newsletterach. Jeżeli zachęcimy do działania, nasz czytelnik, nasz subskrybent to działanie wykona i dzięki temu dowie się po prostu więcej. Bo pamiętajcie, że newsletter nie może być za długi. Nie możemy wkleić całej pełnej informacji w jego środek. Podstawowe zasady, jeżeli chodzi o taki savoir-vivre newslettera. Nie spamujemy, tak? Mówi się o maksymalnie 2 wiadomościach tygodniowo, to pewnie zależy od tego, czy prowadzimy jakąś działalność, czy robimy bardzo dużo wydarzeń, ale naprawdę nie więcej, bo ludzie po prostu się zaczną wypisywać i przestaną nas czytać. Rzecz druga, która w zasadzie powinna być pierwsza, dbamy o ochronę danych osobowych naszych subskrybentów. Jeżeli tworzymy grupę odbiorców newslettera, to jest po prostu grupa osób objęta ochroną bibliotecznego RODO i musimy o tym pamiętać, musimy o te dane dbać tak samo mocno jak o dane naszych czytelników, bo zauważcie, że nie zawsze to będą nasi czytelnicy biblioteczni, którzy będą również subskrybowali nasz newsletter, może być różnie. Dalej, też kolejna rzecz istotna, newsletter powinien mieć regulamin, ponieważ to jest usługa elektroniczna, musi mieć regulamin, umieszczony w dostępnym miejscu, najlepiej podlinkowany również do każdego newslettera w środku. Oczywiście tego regulaminu musimy przestrzegać.
Wiadomości wysyłamy tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Wydawałoby się, że w tej chwili jest oczywiste, że tak robimy, ale uwierzcie mi, mam przypadek, że dostaję newsletter, tak którego się nigdy nie zapisywałam. Ktoś mnie dodał bez mojej zgody, znalazł gdzieś mojego maila. I w tym newsletterze absolutnie nie ma opcji rezygnacji czy też wypisania się z newslettera. Więc ja nawet nie mogę z niego rezygnować. Tak, mogę odpisać, proszę mi więcej nie wysyłać, ale co z tego? Pisałam i dalej jestem w czyjejś bazie. Także to już jest naprawdę łamanie prawa. Więc tych zasad trzeba przestrzegać. To są absolutnie żelazne zasady związane z wysyłką. Kolejna rzecz, która jest istotna. Tak mówiłam wcześniej, odbiorców newslettera, no ale nie biorą się oni znikąd, więc musimy zadbać o to, żeby sobie taką bazę zbudować. Warto mieć stworzony widoczny formularz zapisu na stronie internetowej, w widocznym miejscu, tak żeby od razu się rzucał w oczy, jak to się mówi, i żeby ludzie mogli się zapisać. Jeżeli korzystamy z gotowych narzędzi, tam bardzo często są takie formularze również do przygotowania, szablony gotowe. Możemy zachęcać do zapisów na nasz newsletter w mediach społecznościowych, także podczas spotkań, wydarzeń, które organizujemy. I można wykorzystać metodę marchewki, kija i marchewki, marchewki bardziej, tworzyć treści, które są dostępne tylko dla subskrybentów newslettera. I na przykład zapowiedzieć na Facebooku: słuchajcie, jutro wysyłamy newsletter, tylko osoby, które są na niego zapisane, otrzymają, nie wiem, ekskluzywny wywiad z Blanką Lipińską, tak? I warto to ogłosić. Możliwe, że ludzie się dzięki temu zapiszą. Oczywiście musimy dotrzymać słowa, ekskluzywną treść dostarczyć i nie może być to jednorazowy, po prostu taki bajt przynęta, ale musimy o tych naszych odbiorców dbać i ich dopieszczać również w taki sposób. Dlaczego warto skorzystać z narzędzia do wysyłki newslettera? Po pierwsze, mamy wsparcie techniczne. Jeżeli coś się dzieje, zawsze możemy się skontaktować z tym wsparciem technicznym i nam pomogą. Jeżeli nam się posypie baza gdzieś tam mailowa na serwerach, informatycy nie zawsze chcą nam pomóc, sami nie zawsze wiemy, jak to zrobić, tutaj mamy wsparcie techniczne. Druga rzecz to jest to, o czym mówiłam wcześniej, szablony, szablony, szablony. Absolutna rewelacja. Z tych szablonów można korzystać, dzięki temu odpada nam naprawdę ogromna robota związana z zaprojektowanym graficznym newslettera. Jeżeli weźmiemy szablon, dopasujemy go do naszych potrzeb, on nam już może służyć naprawdę na długie lata. I bardzo istotna rzecz, mierzalność działań. Jeżeli korzystamy z narzędzia do wysyłki newslettera, możemy sprawdzić, ilu mamy odbiorców, ile odbiorców otwiera nam maile, ile osób klika w linki, które się w nim znajdują, prawda? Jakie działania podejmują, czy wypisują się na przykład po dostaniu jakiegoś newslettera, bo się okaże, że jakaś treść nie podpasowała. Także to jest świetna sprawa, naprawdę możemy po prostu cały czas analizować, czy to, co robimy, robimy dobrze. I ostatnia rzecz, nie będę się wygłębiała, bo to już są troszeczkę bardziej zaawansowane sprawy, ale automatyzacja wysyłki, po prostu klikamy wyślij kampanię i koniec, nie musimy dodawać maili, zaznaczać ani nic, on to robi za nas. I segmentacja, bardzo łatwo wyodrębnić sobie grupy odbiorców newslettera, do których chcemy trafić, na przykład wysłać newsletter tylko do pań z okazji Dnia Kobiet, prawda, albo tylko do osób, które mają dzieci, bo chcemy wysłać informacje o wydarzeniu dla dzieci. Także to jest, bardzo zachęcam. To nie są duże pieniądze. Przygotowałam takie zestawienie na szybko popularniejszych platform. Bardzo często wybierana jest platforma Freshmail, ponieważ ona jest po polsku. Ponieważ jest po polsku, to jest łatwiej, bo wiadomo, cały czas, zwłaszcza w naszym środowisku, są opory przed korzystaniem z narzędzi anglojęzycznych. Jeżeli mamy grupę do 1000 odbiorców, to płacimy raptem 50 zł miesięcznie, więc to też nie są takie duże pieniądze. Oprócz tego jest darmowa wersja próbna, także spokojnie można sobie ją odpalić, posprawdzać, potestować. Bardzo popularny jest MailChimp, on po polsku nie jest. Kosztuje $10, to jest 30 zł do 50 tysięcy odbiorców. Także cena jest całkiem konkurencyjna, ma także wersję darmową do 2000 odbiorców. W bibliotece, w której pracuję, korzystamy z rozwiązania Elastic Email. $10 się płaci za wysyłanie wiadomości do 10 tysięcy kontaktów, ale do 100 wiadomości jest za darmo. Plus jest taki, że dla organizacji pozarządowych koszty miesięczne to jest $6. Okazuje się, że mają to także do bibliotek, można napisać i powołać na to, że jest się biblioteką i dostaje się zniżkę taką samą jak NGOsy. I wprawdzie nie jest to polskojęzyczne narzędzie i nie jest to polska firma, ale ponieważ w Polsce mają swoje oddziały, to między 8 a 16 support jest po polsku. Także
Polecam, bardzo dobrze działający. To jest nagłówek newslettera z naszej biblioteki i w tym momencie miałam Wam pokazywać, jak to wygląda od środka, ale obawiam się, że jak to jest zawsze na wszystkich wystąpieniach, troszeczkę nam czasu brakuje, więc ten element pominę, ale z całą pewnością wrzucę screeny na artykuł, który napiszę w tym miesiącu właśnie o newsletterze. Co chciałam powiedzieć na koniec? Obecnie mamy ogromny zalew wszelakich atrakcji online'owych. To są atrakcje nie zawsze na bardzo wysokim poziomie. Internauci coraz częściej poszukują nie tyle rozrywki, co takiego wartościowego, merytorycznego kontentu, który my, jako biblioteki, tworzymy. I taki kontent merytoryczny może dostarczyć właśnie newsletter, czy też na przykład podcast, o którym za chwilę będzie opowiadał Jerzy. Podsumowując, e-mail marketing jest narzędziem prostym, darmowym albo niedrogim, interaktywnym, mierzalnym, z którego naprawdę warto korzystać. Kończę dzielenie ekranu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do zadawania pytań.